Hejka! Myśleliście może kiedyś o posiadaniu pieska? Zastanawialiście się, jaka rasa będzie dla Was odpowiednia? Jesteśmy projektem Doggy Search i naszym zadaniem jest sprawić, aby już nikt nigdy nie miał problemu z takimi sprawami. Jak sama nazwa naszego projektu wskazuje, pomagamy znajdować psy. Nasz projekt powstał z myślą o porzuconych i zaniedbanych czworonogach, które trafiają do schronisk z powodu złego wyboru. Te widoki spędzały nam sens powiek, dlatego postanowiliśmy zrobić coś, żeby zapobiec tego typu sytuacjom. Czy wiedzieliście, że w Polsce do schronisk trafia rocznie ponad 60 tysięcy psów? A dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy, z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się posiadanie psa. Z czasem zaspokajanie jego podstawowych potrzeb staje się ciężarem dla właściciela. I wtedy najłatwiejszą opcją jest pozbycie się go. A co gdyby właściciele od początku wiedzieli, na co się piszą? Właśnie w tym celu stworzyliśmy aplikację internetową, która ma zadanie pomóc dobrać idealnego psa do Waszych możliwości. Na początku zbieraliśmy informacje i robiliśmy research, który pomógł nam z rozwoju. A po sklejeniu wszystkiego w całość, aplikacja ruszyła. W trakcie naszego projektu zorganizowaliśmy aż 5 zbiórek, z których uzbierane środki przekazaliśmy na wsparcie lokalnych schronisk oraz na dalsze działania naszego projektu. Przy rozwijaniu projektu pomogli nam również specjaliści w dziedzinie behawiorystyki oraz weterynarii, którzy wsparli nas cennymi uwagami co do aplikacji. Miło jest nam Was poinformować, że z naszej aplikacji skorzystało już ponad 800 użytkowników, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Działaliśmy też w mediach społecznościowych, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wrzucaliśmy tam nie tylko informacje o działaniach naszego projektu, ale też interesujące psie ciekawostki. Jesteśmy bardzo dumni z działań naszego projektu. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty i pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Chcielibyśmy, aby każdy wyniuchał swojego czworonoga. Jesteśmy bardzo dumni z dokonań naszego projektu. Z działań. Jeszcze raz. Czemu nie dokonań? A, bo dokonaliśmy. Bo nie dokonaliśmy.